Przestrzeń dla sztuki. Gmina Kąty Wrocławskie. Wirtualny wernisaż w Pałacu Krobielowice. W gminie Kąty Wrocławskie mieszka i tworzy wielu artystów. W tym wyjątkowym czasie nie możemy fizycznie uczestniczyć w ich wystawach ani wernisażach. Ale został nam jeszcze świat wirtualny, w który chcemy Państwa zaprosić. Wernisaż i wystawa zbiorowa naszych artystów była zaplanowana w malowniczo położonym Pałacu Krobielowice, do którego odwiedzenia w najbliższym czasie serdecznie zapraszamy. Zobaczą Państwo prace malarskie i graficzne Anity Kałuży-Sitnik, Hanny Jurowskiej-Kępy, Ewy Rybki, Marcina Czarnopysia, Anny Piotrowiak, Janusza Łozowskiego. Zapraszamy! Anita Kałuża-Sitnik zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym. Prowadzi własną pracownię z autorską galerią mieszczącą się w Kątach Wrocławskich. Maluje obrazy na zamówienie. Specjalizuje się w profesjonalnie wykonanych kopiach wielkich mistrzów. Dużą część jej twórczości stanowi malarstwo sakralne. Jest autorką wielu ołtarzy w kościołach w kraju i za granicą. Można je podziwiać m.in. w kościołach w Świdnicy, Wrocławiu, Kaliszu, Radomiu i w Krakowie. We własnej twórczości podejmuje różną tematykę. Jednak jednym z najważniejszych tematów jest kobieta i natura. Inspiruje ją światło, kolor oraz to, co dookoła. Drzewa, ludzie i ich emocje. Ma na swoim koncie wiele wystaw. Inspirują mnie kobiety. Nie wiem, jestem matką piątki dzieci, więc dla mnie pracownia jest takim trochę odskocznią od takiego życia codziennego i chaosu. Więc chyba jako matka też staram się troszeczkę inaczej spojrzeć na świat i kocham kobiety, kocham ich niezależność. Bardzo lubię pokazać ich w moich obrazach, przynajmniej tak mi się wydaje. Chciałabym tu pokazywać ich seksualność, ich naturę, która po prostu potrafi wyjść poza ramy tego naszego wizerunku, tylko gdzieś może być ujęta po prostu w obrazie i w tym takim momencie spojrzenia. Thank you.
Hanna Jurowska-Kępa. Właścicielka małej autorskiej galerii Ruda Mysza w Kątach Wrocławskich, w której odbywają się wernisaże i spotkania autorskie. Tam stworzyła przestrzeń dla swoich akwareli i małych form rzeźbiarskich z masy papierowej. Jej prace, często postrzegane jako niepokojące, nieiskrzące kolorem, często monochromatyczne. Ulubione tematy malarki to szczeliny istnienia, wychwycone ułamki życia, detale, nieoczywistości. Bohaterami różnych cykli tematycznych są ludzie. Często zamyślone dzieciaki, stare kobiety, koty, lalki, czasem zniszczone budynki. Pasjonatka sztuki we wszelkich odmianach. Miała pracować jako reżyser małych form teatralnych, jednak miłość do ekspresji plastycznej zwyciężyła. Prace, które pokazuję, jest to cykl akwarelowy składający się z 5 obrazów zatytułowanych Jestem tu. Myślę, że przyszedł mi taki tytuł tej całości Jestem tu po wręczeniu Oldy Tokarczuk Knobla. Ona też zwraca uwagę na sprawy dotyczące ludzi, które dla mnie też są szalenie ważne. Zainteresowanie drugim człowiekiem. Wydaje mi się, że jestem też osobą empatyczną i zawsze mnie to interesowało. I próbuję wtedy w sztuce też jakoś tak troszeczkę właściwie zbliżyć się do tych aktualiów, chcę coś tam komentować. Ale jest to takie bardzo, bardzo luźne w zasadzie skojarzenie. Tak jak dziewczyna, która ma przepaskę na twarzy, nie była w ogóle malowana z myślą o koronawirusie, bo jeszcze nie było o tym mowy, a raczej dziewczyna, która nie daje sobie rady z pewnymi jakimiś historiami, które jej dotyczą, może z jakimś zbyt małym poczuciem wartości, może z krzykiem, który dusi. Rzeczywiście prace akwarelowe ciężko zrobić na jakimś wielkim formacie, ale zaczęło mi to bardzo odpowiadać. I w ogóle to się chyba ta cała moja twórczość może stała bardziej minimalistyczna, ale staram się w niej pokazać przekazać jakieś swoje emocje, jakiś mój świat, który teraz mnie interesuje. I mimo, że to jest może mały format, bo czasem ktoś mi mówi, a wiesz, jakby to super wyglądało na jakimś naprawdę dużym podobraziu czy na dużej formie, ale mnie to już nie interesuje. Wręcz jakoś tak taki chochlik we mnie jest, żeby pokazać coś małego, drobnego, jakiś skrawek, ale żeby to wywoływało właściwie no najbardziej u mnie, żebym wiedziała, że oddałam tak dużo na takim właśnie małym kawałku, na małym, w małym fragmencie, ale to jest wtedy też zarazem powiązane chyba i z moim jakimś, z moją miłością i do teatru, i do literatury, bo chcę, żeby to był mały dramacik. Jeśli chodzi o pracę z papier-maché, czy masy papierowej, to wszystko jest powiązane chyba z moją miłością też do lalek. Jak byłam małym dzieckiem, przejeżdżaliśmy gdzieś z rodzicami koło kliniki lalek i pamiętam, że to mi się po prostu wrzynało gdzieś w moją małą głowę i bardzo, bardzo jakoś tak podchodziłam emocjonalnie do widoku tych lalek. Utkwiło to tak na długo właśnie w mojej pamięci, że
że bardzo lubię lalki też malować, życie lalek i w ogóle, no uważam, że chyba dziecko pochodzi od lalek. Ewa Rybka, malarka pejzażystka. Zakochana w urodzie świata przyrody. Przekazuje swój zachwyt nad nim najczęściej akrylem na płótnie. W swoich pracach stara się oddać naturę w ciszy i przestrzeni. Od kilkunastu lat związana z ogniskiem plastycznym imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Jest dom nad rzeką Rioni. W tamtym roku w październiku byłam w Gruzji i zobaczyłam dom, w którym każdy z mieszkańców wymyślił sobie, jak będzie mieszkał. Jeden ma ocieplenie, drugi ma jakieś okna, trzeci je dopiero wstawi, czwarty sobie coś, jakieś chrużganki porobił, balkoniki. Po prostu rozmiar tego wszystkiego, tych pomysłów tak mnie zachwycił, to dom jest stary, tak mnie zachwycił, że zrobiłam tam zdjęcie, bo też nie mogłam tam siąść i malować. No i niedawno pomalowałam. Drzewa wygrzewające się w słońcu. Było sokoło na spacerze, te cienie na murach bardzo mi się spodobały i też tam zrobiłam fotografię i po jakimś czasie wróciłam do tej fotografii i namalowałam. Suszki w wazonie, to w ognisku plastycznym mamy często masłą naturę do malowania. No to właśnie wybrałam sobie kwiaty, bo nie lubię malować skorup i takich rzeczy, a kwiat to coś żywego, znaczy to już akurat nie bardzo żywe, bo suszki. Niezamieszkała kapliczka, to jest jak byłam na plenerze przy jeziorze Otmuchowskim, gdzieś tam dotarłam nagle do takiej kapliczki, bardzo mi się spodobała. Zresztą lubię właśnie takie stare kapliczki, no urzekają mnie i stoję tam. Gęsie towarzystwo. Aha, była mu koleżanki, która ma, bo się to nawet nie ona ma te gęsi, tylko gdzieś tam po drodze spotkałyśmy gęsi i zdawało mi się, że między tymi gęsiami jest jakaś no, towarzyska relacja. Jedna idzie, druga jak go obraża. Ona, no, coś takiego mi się spodobało i chciałam to uchwycić. Tańczący sas, no to jest 100 lat temu gdzieś tam w jakimś kalendarzu zobaczyłam taki sad kwitnących drzew i one mają takie, te pnie mają taki rytm i ten rytm mi się tak spodobał, do tego tańczący. One są lekko pochylone wszystkie, zresztą spotykałam w rzeczywistości kilka razy takie sady właśnie z tym rytmem. No i teraz niedawno go namalowałam. W tamtym roku narzekałam, właśnie byłam nad morzem, tam niedaleko jest taki wielki ogród Dobrzyce, tam mają takie różne dziwne, powymyślane rzeczy. I właśnie ten dzban jest naprawdę tak wielki, te drzewa za nim, brzozy są naprawdę tak cienkie w porównaniu z nim. Takie dosyć to niesamowite ze względu na relacje między drzewem a dzbanem. No i oczywiście tam no, zrobiłam zdjęcia i malowałam go już w domu, bo na przykład kapliczkę malowałam w plenerze. Wrocław nad Odrą. Aha, no kolejny plener we Wrocławiu. Malowałam siedząc, no właśnie, siedząc nad Odrą. No, to mi się zawsze podoba rzeka. Najbardziej lubię malować przyrodę, natury, ponieważ czuję się cząstką. Takie same mam białka jak rośliny, jak zwierzęta. No i tak jak przyroda, lubię spokój, ciszę, prawdę. No właśnie, jakoś tak to jest. I dlatego najlepiej lubię siąść w plenerze i malować. Marcin Czarnopyś, artysta wizualny. Studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem wideo i instalacją.
laureat Nagrody Galerii Artrakt Triennale Rysunku we Wrocławiu w 2016 roku. Jest autorem 5 wystaw indywidualnych. Prezentował swoje prace w galeriach w Polsce, Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Rumunii i Słowacji. Prace, które przygotowałem na wystawę, pochodzą z różnych cykli malarskich i rysunkowych. Są to w większości prace rysunkowe. Związane są tematycznie obiektem moich zainteresowań, czyli to jest praca nad różnego rodzaju historiami, które znam z opowieści ze swojej rodziny, a także z regionu, z którego ja pochodzę. Także inspirujące są dla mnie historie, które wiążą się z rodziną mojej żony. I te wszystkie różne opowieści łączą się w moich pracach artystycznych. Dana technika jest dla mnie po prostu rozwiązaniem problemu, z którym się mierzę. Najczęściej w swoich pracach posługuję się rysunkiem, ale też dużo satysfakcji czerpię z prac, które są pracami malarskimi, czy są pracami w formie wideo. I też dostosowuję technikę do swoich potrzeb. Czasami mieszam techniki i każda z nich daje mi całkiem co innego i każda jest dla mnie na swój sposób bardzo wartościowa. Anna Piotrowiak, malarka. Przygodę ze sztuką zaczęła mając 4 latka, kiedy to zaczęła uczęszczać na kursy malarstwa i rysunku. Swoją przygodę kontynuowała w szkole plastycznej, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przewodnim tematem jej malarstwa jest przyroda, która ją inspiruje i uskrzydla. Zajmuje się głównie malarstwem przedmiotowym, bardziej realistycznym. Interesuje ją tematyka animalistyczna, pejzaże oraz malarstwo graficzne o zaznaczonych kontrastach w prawdziwie malarskim wydaniu. Uwielbia malować akwarelą. Posługuje się różnymi innymi technikami malarskimi. Swoją twórczość ukierunkowała także w stronę rysunku karykaturalnego. Jest autorką kursu oraz założycielką szkoły malarstwa dla dzieci i młodzieży. Dzielenie się wiedzą oraz talentem jest dla niej ogromną satysfakcją oraz sukcesem duchowym. Na koncie ma wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują się w wielu zakątkach świata, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Burkina Faso, Rosji i Ukrainie. Pracę w technice akrylowej i akwarelowej i po pracy właśnie z ostatniego miesiąca zostań w domu. Wszystko było malowane ze zdjęć, no niestety nie dało się tego w plenerze zrobić, jeszcze nie było tak ciepło. Tutaj jakby inspiracją też były jakieś takie odległe kraje, oczywiście przyroda. Tutaj właśnie się pojawiły również jak najbardziej akwarele, nawet w technice takiej achromatycznej, w czerni i bieli. Ale może tak właśnie taki okres był, trochę czarno-biały, więc też powstała taka praca. Myślę, że to właśnie było wynikiem tej całej sytuacji, która panuje w świecie. Ale później właśnie się przełączyła na bardziej kolorowe technice akrylowej. Właśnie taka bardzo jaskrawa, bardzo kolorowa, w całkiem innych technikach, takich własnych. I oczywiście tutaj też sięgam po techniki ołówkowe, bardziej graficzne. Od dawna w zasadzie nic takiego nie miałam w swoim portfolio i jakoś tak bardzo chciałam również po to sięgnąć i udało mi się właśnie dzięki temu, że czas jest w tej chwili i można coś takiego namalować, bo zajmuje to naprawdę dużo czasu. Połączyłam to również z techniką akwarelową i to jest Willows obraz. Również właśnie jak najbardziej na papierze.
pojawiły się jeszcze malarskie fragmenty z ostatnich wakacji też zeszłego roku, więc to takie wspomnienia, które przez pół roku gdzieś tam były szufladkowane i wreszcie ujrzały światło dzienne. To również są akwarele, to są nieduże formaty, formaty A3 mniej więcej. To są właśnie takie już przemyślenia o tych wakacyjnych wojażach naszych, rodzinnych. Wspomnienia z Marsylii, wspomnienia z Neapolu. Jeszcze sporo przede mną do namalowania. Akwarela dla mnie jest naprawdę przepiękną techniką, która potrafi oddać nastrój. Może być bardzo delikatna, lekka, jednocześnie bardzo drapieżna. Jest to dla mnie właśnie atutami akwareli. Janusz Łozowski, malarz i grafik. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1984 roku uzyskał dyplom w pracowni Jana Jaromira Aleksiuna na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz w pracowni grafiki warsztatowej Eugeniusza Geta Stankiewicza. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę, akwarele i fotografię. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor serii kalendarzy w akwareli i licznych albumów zabytków Dolnego Śląska. Uczestnik licznych międzynarodowych i ogólnopolskich plenerów malarskich. Animator działań plastycznych z dziećmi. W jego malarstwie dominują motywy architektury, pejzażu i natury. W grafice inspirację stanowi Biblia, cykl Apokalipsa. Ja się wyprowadziłem z Katowic, z tamtego rejonu, no i odkryłem tu Wrocław na nowo, 30 kilka lat temu. No i zrobił na mnie niesamowite wrażenie. No to jest taki mój Wrocław. Ja wydawałem bardzo wiele kalendarzy na ten temat. No i właściwie wszystko kręciło się wokół tego, żeby namalować, żeby pokazać, żeby narysować, żeby stworzyć grafikę Wrocławia. No i polubiłem ten Wrocław i on jest moim miastem, takim moim prawdziwym miastem. Remontowaliśmy schody. 33 obrazy stworzyłem na schodach, na drewnie ze schodów. A to w ogóle byłem w takim amoku, tak malowałem, 2 lata malowałem ten zestaw. Ja maluję jak podróżuję, natomiast w Wenecji nie byłem. Natomiast poświęciłem rzeczywiście kilka prac temu miastu, bo to miasto mnie zauroczyło i ciągle marzę o tym, że jak już się skończy ten wirus, to tam jeszcze kiedyś dotrę do tej Wenecji. Mamy nadzieję, że zaprezentowane obrazy i grafiki dały Państwu chwilę relaksu, zadumy i natchnienia. Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych naszych artystów, gdzie znajdą Państwo jeszcze więcej ich sztuki. Zachęcamy również do udostępniania naszego wirtualnego wernisażu innym artystom i znajomym. Życzymy zdrowia i nadziei w lepsze jutro. Do zobaczenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.